Tragedia, która rozegrała się w naszym mieście w ostatni dzień lutego 2023 roku, wstrząsnęła nami wszystkimi. Przeżyliśmy ją jako mieszkańcy Zamościa tak, jakby zabity został ktoś nam bliski. Syn, wnuk, brat, siostrzeniec czy bratanek. Każdy z nas przeżywał tę niezasłużoną śmierć 16-latka z naszego miasta osobiście. Jak i żyliśmy tę tragedię w gronach rodzinnych, w pracy i na spotkaniach towarzyskich. Przeżywali tę tragedię zarówno rówieśnicy ofiary, jak i osoby mogące z racji wieku być Erykowymi rodzicami czy dziadkami. To właśnie zamojska młodzież, i to taka uważana za tak zwaną trudną, jako pierwsza postanowiła urządzić Marsz Milczenia. Marsz w ramach swego przeciwu wobec agresji, która miała miejsce w naszym spokojnym do tej pory mieście. To właśnie te łobuzy z OHP byli najbardziej przejęci tym, że nastolatkowie z liceów pochodzących z tak zwanych dobrych domów mogli dokonać tak bestialskiego zabójstwa. Setki osób uczestniczących w Zamojskim Marszu Milczenia dowiodło, że miasto się przejęło i że chce ukarania sprawców. I mimo upływu czasu nie przestaliśmy tego chcieć ani trochę. Chcieć sprawiedliwości oraz surowego ukarania winnych. Pamiętać należy o tym, że to właśnie młodzież i nauczyciele z Ochotniczego Chówca Pracy zorganizowali ten marsz, do którego Tadeusz K. nie przyłożył nic prócz swojej kamery, gdy ów marsz przeszedł jedynie transmitować na swoim kanale. I w tej samej chwili, gdy miasto przeżywało ten dramat, pojawił się Tadeusz K. i tragedia, która wstrząsnęła Zamościem i całą Polską, zaczęła zmieniać się w internetowe show, w YouTube'owe patoscreamy, okraszane odpowiednio dramatycznymi tytułami i zdjęciami. Szokujące dance macabre, najpierw z nad ciała ofiary, gdy Tadeusz K. prowadził relację na żywo z nad nagich zwłok nastolatka. Nie zapominając podczas tej koszmarnej transmisji z podstnicy wspomnieć co chwilę, by polubić jego kanał i kliknąć dzwoneczek. Film usunięty przez YouTube krąży obecnie w ciemnej stronie internetu i jest dostępny na różnych portalach prezentujących sadystyczne treści. Kolejne jego filmiki dotyczące tej tragedii jeszcze bardziej żerowały na tej śmierci. Codzienne snucie się po cmentarzu, by wrzucić jakiś filmik z napędzającym klikalność opisem. Same tytuły tych filmów były rodem z brukowców i miały budzić patologiczną ciekawość widzów. Miały zaspokajać kreowaną przez Tadeusza K. potrzebę krwawej zemsty czy samosądu. Z jego filmów łamiących polskie prawo, łamiących ustawę RODO i regulamin YouTube poznaliśmy dane osobowe i adresy sprawców. Upublicznione i nachodzone były miejsca pracy ich rodziców. Stalkowani byli współpracownicy, którzy nie chcieli ujawniać informacji o pracującym w danym miejscu matce czy ojcu sprawców. Tadeusz K. to stalker z wieloletnim stażem, terroryzujący ludność Szczecina i Ośna Lubuskiego, o którym stacja TVN robiła kilka interwencyjnych reportaży. To hejter skazany za uporczywe nękanie swych ofiar prawomocnymi wyrokami sądu. Skazany na zapłatę w wysokości odszkodowań 100 tysięcy złotych pięciu swym ofiarom z Ośna Lubuskiego i na zakazy zbliżania się do swych szczecińskich ofiar. Kolejne wytyczane mu procesy sądowe zmusiły go do powrotu do Zamościa, gdzie zaczął tak samo stalkersko-hejtersko działać w naszym mieście i w innych miejscowościach Roztocza. Kilka jego kanałów na YouTube, liczących w sumie ponad 5 tysięcy filmików, to siedlisko patologii, hejtu i stalkingu, łamania prawa oraz nagrywanie ludzi bez ich wiedzy i zgody oraz przez umieszczanie tych filmów na jego kanałach. To łamanie ustawy o ochronie wizerunku, ustawy RODO. Filmuje i publicznie kpi, czy to z kasjerki w sklepie, która nie ma wydać 200-złotowego banknotu, czy to z obsługi stacji paliwowej proszącej o niefilmowanie obiektu, czy to z nazwy jadłodajni, która kojarzy mu się ze sraczką. Nagrywa dzieci bez zgody rodziców, często młodsze niż 10-letnie, które gdy Tadeusz K. każe im pozdrowić rodziców, ujawniają swoje dane osobowe oraz miejsce zamieszkania. Od 2 tygodni Tadeusz K. nęka i drwi z młodzieży z Zamojskiej Szkoły Mundurowej jedynie za to,
że dyrekcja placówki nie zezwoliła mu zakłócać uroczystej przysięgi szkolnej łażeniem między uczniami z jego kamerą na kiju. Ofiarą jego stalkingu, hejtu i szantaży może stać się każdy z nas, z byle przyczyny. Przez ciągłe łamanie regulaminu YouTube Tadeusz K. został niedawno usunięty z programu partnerskiego tej platformy. Ale się tym nie martwi, bo ma jeszcze 8 zapasowych kanałów, w tym swoim jednoosobowym konsorcjum medialnym. I takie jego patostreamy trwały od lat. A od 28 lutego bieżącego roku Tadeusz K., jako niedoszły ojczym ofiary, zaczął swój hienowski żer, żywiąc się śmiercią syna swej konkubiny jak sęp. Żer medialny nakręcany zainteresowaniem całej Polski, tragedią swojego niedoszłego pasierba. Zaczął od prowadzenia relacji na żywo z nad ciała Eryka. Przegadał cały marsz milczenia, gdzie co drugie zdanie było reklamowaniem jego kanału na YouTube. A na pogrzebie w maleńkiej cmentarnej kaplicy swoim telefonem na długim selfie sticku bezczelnie machał przed twarzą zapłakanej babci ofiary. Gdy już medialne zainteresowanie tragedią Eryka ustało i Tadeusz K. nie miał pomysłów na utrzymanie uwagi widzów, zaczęły się próby wyłudzania pieniędzy od zamościa. Zamiast żałoby było cotygodniowe nachodzenie prezydenta z taczkami, straszenie wywiezieniem go do lasu, ofiarowanie zgniłego banana, wpychanie matki ofiary do gabinetu prezydenta w czasie trwania tam spotkania, byleby tylko na filmie wyglądało to na agresję urzędnika i na wielki dramat matki. W międzyczasie chciał wykańczać zamojskich przedsiębiorców, a to budowlańca, któremu nie chciał zapłacić za remont domu, a to dostawców, których z ukrytą kamerą nachodził namawiając na lewe faktury, by później móc szantażować. Wszystko to na wzór swego szczecińskiego postępowania, gdzie z ludzi i z ich firm pozostawił po sobie zgliszcza. Gdzie swą handlową konkurencję przez lata hejtował i stalkował tak, że ci musieli wycofać się z branży, przeprowadzić się i utajnić miejsce zamieszkania. Gdzie swym przeciwnikom wysyłał w listach swój kał i podejmował inne tego typu zachowania. Hejtował w internecie firmy wykonujące dla niego różnego rodzaju usługi, gdy nie chciał za nie zapłacić, jak chociażby montaż płotu na jego szczecińskiej działce. I tak samo zamierza Tadeuszka w naszym mieście egzystować. Za usługi nie płacić, a ich wykonawców hejtować, stalkować i szantażować. Dobre imię Zamościa psuć w mediach, bo to się dobrze na YouTubie klika i na tym można zarobić. Nikt z nas tu nie broni oprawców Eryka, ale ta niewinna ofiara jest jedynie narzędziem w rękach kogoś, kto pozostawia na swej drodze tylko zgliszcza i ludzkie nieszczęście. Zabitego nastolatka w życiu Tadeusza K. nigdy nie było. Na żadnym z tysięcy filmów Eryk nie pojawia się. Nie ma wspólnych wakacji, ferii, świąt, urodzin, imienin, wyjazdów czy spacerów. Do 28 lutego bieżącego roku za życia Eryka na kanałach Tadeusza K. nie ma ani jednej wzmianki o pasierbie. A teraz udaje on wielką stratę z powodu śmierci kogoś, kogo tak naprawdę w Tadeuszowym życiu nigdy nie było. Tak samo teraz udaje wielkiego katolika, podczas gdy wiele razy informował, że jest ateistą. W celu ponownego zainteresowania widzów jego filmami stosuje socjotechniczne sztuczki, biegając uświęconym krzyżem po Zamościu. Głosem kaznodziei zaczął na swych filmach gadać i autorytetem papieża Jana Pawła II szastać na lewo i prawo. Szok! Takie koniunkturalne, cudowne nawrócenie z nadzieją na widzów, na jego upadający kanał na YouTubie powrócenie. Panie Tadeuszu K., to nie prezydent Zamościa wypuścił podejrzanych o zabójstwo, a sąd. To budynek sądu rejonowego w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 11 powinien być miejscem zakończenia tego waszego marszu. Pan nie robi marszu rodziców, a marsz wyborców. W pana nagranym przemówieniu więcej jest polityki, wyborczych postulatów i chęci wskoczenia w jesiennych wyborach do miejskich władz.
niż żali za pasierbem. Pod koniec swojego przemówienia Tadeuszka prosi, by go rozliczać z jego obietnic. Czyli kampania wyborcza ruszyła. No skoro mamy Tadeusza K. rozliczać, to najpierw prosimy oddać zasądzone przez zachodniopomorski sąd 100 tysięcy złotych ofiarom swojego stalkingu z Ośla Lubuskiego i Szczecina, a później przyjdzie pora na kolejne rozliczenia. Na kolejne rozliczenia. Z poważa Tadeusza K., mieszkańcy Zamościa. Drodzy tu obecni, mieszkańcy miasta oraz przyjezdni. Tragedia, która rozegrała się w naszym mieście w ostatni dzień lutego 2023 roku, wstrząsnęła nami wszystkimi. Przeżyliśmy ją jako mieszkańcy Zamościa tak, jakby zabity został ktoś nam bliski. Syn, wnuk, brat, siostrzeniec czy bratanek. Każdy z nas przeżywał tę niezasłużoną śmierć 16-latka z naszego miasta osobiście. Jak i żyliśmy tę tragedię w gronach rodzinnych, w pracy i na spotkaniach towarzyskich. Przeżywali tę tragedię zarówno rówieśnicy ofiary, jak i osoby mogące z racji wieku być erykowymi rodzicami czy dziadkami. To właśnie zamojska młodzież, i to taka uważana za tak zwaną trudną, jako pierwsza postanowiła urządzić Marsz Milczenia. Marsz w ramach swego sprzeciwu wobec agresji, która miała miejsce w naszym spokojnym do tej pory mieście. To właśnie te łobuzy z OHP byli najbardziej przejęci tym, że nastolatkowie z liceów pochodzących z tak zwanych dobrych domów mogli dokonać tak bestialskiego zabójstwa. Setki osób uczestniczących w Zamojskim Marszu Milczenia dowiodło, że miasto się przejęło i że chce ukarania sprawców. I mimo upływu czasu nie przestaliśmy tego chcieć ani trochę. Chcieć sprawiedliwości oraz surowego ukarania winnych. Pamiętać należy o tym, że to właśnie młodzież i nauczyciele z Ochotniczego Chówca Pracy zorganizowali ten marsz, do którego Tadeusz K. nie przyłożył nic prócz swojej kamery, gdy ów marsz przeszedł jedynie transmitować na swoim kanale. I w tej samej chwili, gdy miasto przeżywało ten dramat, pojawił się Tadeusz K. i tragedia, która wstrząsnęła Zamościem i całą Polską, zaczęła zmieniać się w internetowe show. W YouTube'owe patoscreamy okraszane odpowiednio dramatycznymi tytułami i zdjęciami. W szokujące dance macabre, najpierw z nad ciała ofiary, gdy Tadeusz K. prowadzi... Zapytajmy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.